Czuję się normalnie jak największy hejter technologiczny w tym kraju, naczelny hejter technologiczny. I w sumie dzisiaj opowiem o tym, jak wolne oprogramowanie zmienia twoją psychikę, zmienia twoje myślenie, jak zmienia działanie twojego mózgu i czemu nie podoba mi się praktycznie żaden kanał technologiczny na YouTubie tak generalnie. Nie? Są jakieś pojedyncze, ale praktycznie cała YouTubeowa scena technologiczna to jest jakiś... To są kanały sprzedażowe, nie? To nie jest... To nie są jakby jakkolwiek praktyczne, nie wiem, porady czy cokolwiek takiego. Dobra, ale w każdym razie wracając, bo ostatnio odbyłem taką ciekawą rozmowę. Znaczy sama w sobie rozmowa nie była jakaś bardzo ciekawa, ale najciekawsze były myśli, które pojawiły mi się po tej rozmowie. W każdym razie ja używam takiego telefonu, który się nazywa Fairphone 4. I on generalnie jest stworzony z myślą o tym, żeby dało się go samemu naprawić, żeby był możliwie najprostszy w konstrukcji wewnątrz i żeby był skonstruowany z takich elementów, które są stosunkowo typowe i tak dalej. W każdym razie to jest antyteza takiego iPhone'a, który celowo przeciwdziała jego otwieraniu, na przykład zmieniając śrubki, czy utrudniając to oprogramowaniem typu DRM i tak dalej. Zresztą Androidy robią w dzisiejszych czasach to samo, jakby to nie jest. iPhone, mam wrażenie, że to zapoczątkował, tą kulturę tworzenia hardware'u, czy kulturę tworzenia urządzeń technologicznych, które nie pozwalają się otworzyć. Są celowo stworzone w taki sposób, żeby użytkownik nie miał jak potem się do nich dostać, ale w znacznej mierze to się przekłada na to. Strasznie wieje, mam nadzieję, że to się nie przekłada aż tak bardzo na dźwięk. Częściowo to się potem przekłada na to, że nawet serwisant nie jest w stanie tego urządzenia otworzyć i potem bardzo szybko urządzenia technologiczne po bardzo krótkim okresie użytkowania trafiają na śmietnik bądź po prostu do szuflady, w której gniją, kiedy użytkownik wymienia swoje urządzenie na najnowszy model. I to jest to, o czym chciałbym wspomnieć, bo ja częściowo, przynajmniej częściowo mi się tak wydawało, że jeżeli będziemy tworzyć urządzenia, jeżeli będziemy kupować urządzenia, które są naprawialne i które są stworzone w taki sposób, żeby dało się z nich korzystać możliwie najdłużej, tak? Czyli pewnego rodzaju antyteza tego planowanego wygaszania produktów. Planowane wygaszanie produktów to jest celowe zaplanowanie wygaśnięcia części funkcjonalności jakiegoś urządzenia, czyli z czasem może na przykład stawać się wolniejsze, albo generalnie może na przykład przestać dostawać aktualizacje oprogramowania, nie? Takie rzeczy zresztą mówi się o nich jawnie, co jest bardzo dziwnym konceptem z perspektywy kogoś, kto używa wolnego oprogramowania tak w ogóle, bo jakby możesz mieć najnowszego Linuxa na, kurczę, bardzo starych komputerach, jakichś ThinkPadach sprzed kilkunastu lat. Pewnie nawet na starszych komputerach da się najnowszego Linuxa zainstalować. Jakby nigdy się tym też nie pasjonowałem. Wiem, że są ludzie, którzy takie rzeczy robią. I... O Jezus, ale kałuża. Problemy praktyczne po prostu przy autoprezencji w naturze, w środowisku naturalnym. Dobra. W każdym razie to jest dziwne z perspektywy użytkownika wolnego oprogramowania, że po paru latach twoje urządzenie przestaje dostawać aktualizacji. To się dzieje tylko na urządzeniach, które są tworzone przez jakieś korporacje, jakby serio. I teraz pewnie użytkownicy Maca mają takie, co? Przecież to jest normalne, że moje urządzenie po prostu przestaje funkcjonować po, nie wiem, tam 5 czy 10 latach, albo przestaje dostawać aktualizacje i generalnie otwierają się nowe dziury bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Generalnie cel tego wszystkiego jest taki, żebyś wymienił sobie komputer na nowy. I z perspektywy użytkownika Linuxa to jest dziwaczny w ogóle koncept, że musisz wymieniać urządzenie nie dlatego, że coś się z nim stało złego, czy że ono przestało działać, czy coś w tym stylu, tylko dlatego, że celowo producent działa na twoją niekorzyść, próbując
Znaczy, oczywiście to można wytłumaczyć w taki sposób, że no przecież nam się nie opłaca wspierać tego oprogramowania. I biorąc pod uwagę model prawnie zastrzeżonego oprogramowania, to jest dosyć logiczne wyjaśnienie. Natomiast problem nie tkwi w tym wyjaśnieniu, ale w prawnie zastrzeżonym oprogramowaniu, które siedzi tam pod spodem, nie? I na rynku telefonów mam wrażenie, że jest to szczególnie istotne. To znaczy, telefony w dzisiejszych czasach wygasają po kilku latach. Jak dobrze pamiętam, przeciętny czas życia, czas funkcjonowania jednego telefonu chyba był w okolicach 2 lat, jak się nie mylę. Czyli po 2 latach takie telefony stają się bezużyteczne. To jest skrajnie krótki czas, jak na takie urządzenie. Mam wrażenie, że z takim poziomem techniki, jaki dzisiaj mamy, moglibyśmy stworzyć urządzenie, które jest wystarczalne, które będzie w stanie funkcjonować przez długie, długie lata. I nawet, wiecie, ten telefon, tak, Fairphone, którego pewnie zrobię tam recenzję na kanale w którymś momencie, to wszyscy się nim tak ekscytują, bo on ma gwarancję na, jak dobrze pamiętam, chyba 5 lat, coś takiego, i gwarancję tego, że będą wypuszczać aktualizacje oprogramowania przez 5 lat. Ja mam wrażenie, że to jest jednak nadal trochę krótko, w sensie, serio, 5 lat na takie urządzenie? Jakby wydaje mi się, że czemu nie można używać telefonu przez 10 lat, nie? Jakby co się z nimi takiego dzieje? Oczywiście jak popatrzymy na rozwój technologii, telefony sprzed 10 lat w tym momencie pewnie są bardzo trudne w użytkowaniu, ale popatrz sobie na telefony, jakby ten rozwój, mam wrażenie, był bardzo szybki na początku, tak? Od czasu pierwszych smartfonów, ale w tym momencie mam wrażenie, że się do tego stopnia wygładził, że doszukiwanie się różnic między kolejnymi modelami, nie wiem, kurczę, iPhone'ów, Samsungów i tak dalej, jest bez sensu. To jest zadanie, którym zajmują się właśnie te kanały sprzedażowe. W ogóle, Jezus Maria, wiecie, jak wygląda w ogóle kanał technologiczny w dzisiejszych czasach? Jakby to jest praktycznie wszystkie, szczególnie te popularne kanały technologiczne. Jedyne, czym się zajmują, mam wrażenie, to, nie wiem, robienie, ekscytowanie się, w nowym modelu iPhone'ów jest kilkanaście procent szybszy procesor, albo o kilka procent lepsza kamera, czy coś w tym stylu, nie? Jakby dla mnie w ogóle najbardziej fascynującą dla mnie rzeczą są porównania kamer. To jest najlepsza rzecz na świecie. Jakby jeżeli się oglądało którąkolwiek z nich, to jakby to już nie jest nawet na poziomie, że wiesz, stawiasz 2 telefony obok siebie i wtedy zaczynasz dostrzegać różnice. Jakby to do tego stopnia zbliżone technologicznie są do siebie telefony w dzisiejszych czasach, że ludzie robiący takie porównania, jakby nikt normalny, mam wrażenie, nie jest w stanie rozróżnić tych zdjęć z tych telefonów, nawet kiedy są ustawione dosłownie obok siebie. A co dopiero, kiedy będziesz mieć po prostu jeden telefon do dyspozycji? Jakby najbardziej fascynujące są te testy, kiedy oni nie wiedzą, jaki telefon zrobił dane zdjęcie, potem się rozwodzą nad jakimiś zupełnie nieznaczącymi detalami, typu ten jeden ma o 2% jaśniejsze zdjęcie, albo ten złapał o 3% więcej detali, więc to jest konieczne, żeby wydać kolejne 2,5 tysiąca, czy tam 3. W dzisiejszych czasach telefon kosztuje chyba z 5 tysięcy, takie, które są takimi flagowcami, nie? I to są rzeczy, którymi jakby większość YouTube'a technologicznego się ekscytuje, że no, to jest kurna przełom, nowy iPhone pozamiatał, nie? Ale Samsung też ma niezłą kamerę. Pierdzielą ci ludzie tak, jakby serio, to są kanały sprzedażowe. One funkcjonują, mam wrażenie, tylko po to, żeby sprzedać ci nowy produkt, żebyś konsumował jak najwięcej. I mam wrażenie, że też w ogóle, właśnie, co jest tego powodem? Bo rozmawiając na temat tego telefonu, zauważyłem taką jedną rzecz, że problemem w zasadzie nie jest sam hardware. On może być pewnego rodzaju, przynajmniej częściowo, konsekwencją tego, w jaki sposób konsumenci w dzisiejszych czasach myślą na temat swojej technologii i
w jaki sposób ją traktują. I to jest wielki problem w tym momencie, ta kultura konsumpcji, która pod tym siedzi. Bo mam wrażenie, że wytwarza się tak generalnie w ludziach, szczególnie w dużych miastach, mam wrażenie, że wytwarza się taka kultura tego, że kto ma więcej, albo kto jest w stanie konsumować więcej, nie? Tak jakby tworzyła się jakaś hierarchia tego, kto jest w stanie tak w cudzysłowie zjeść więcej, co nie? Kto jest w stanie pochłonąć więcej i ma do tego możliwość, że może używać ciągle najnowszego telefonu, a jak mu się zepsuje, to go wyrzuca w ogóle i kupuje sobie jeszcze droższy i tak dalej. Ale to nie tylko telefony, jakby z komputerami dzieje się dokładnie to samo. Mam wrażenie, że z samochodami i wszystkimi innymi tego typu rzeczy, z samochodami chyba szczególnie, bo to jest rzecz, która jakby wykonuje dokładnie tą samą funkcję, jakby niezależnie praktycznie od poziomu cenowego, a jedyne co się zmienia, to ten pokaz statusu, tak? Przynajmniej w znacznej mierze, nie wiem, ja się nie znam na samochodach, jakby kluczowym elementem jest przynajmniej dla mnie, żeby się dostać z jednego miejsca do drugiego, a nie żeby to wyglądało dla innych ludzi, dla innych szczurków w hierarchii konsumpcji, jakbym konsumował więcej od nich. O, i właśnie, to jest to, co ja bym chciał zauważyć. Wydaje mi się, że w tej hierarchii powinniśmy postrzegać jako pewnego rodzaju, no nie wiem, w społeczeństwie, które konsumuje i prześciga się w tym, kto będzie konsumować więcej. Pewnego rodzaju cnotą jest to, żeby powiedzieć, że dość, ja nie chcę. Ja nie chcę konsumować więcej. Ja jestem w stanie dobrze zagospodarować to, co mam. I jestem w stanie całą resztę sobie na przykład odkładać na oszczędności. Albo, nie wiem, budować jakieś, kurczę, portfolio inwestycyjne czy coś w tym stylu. I jestem w stanie odwlekać też tą konsumpcję, żeby nie konkurować w tej dziwacznej hierarchii tego, kto jest w stanie więcej zjeść, kto może kupić najnowszego iPhone'a w najwyższym modelu z najwyższą ilością kamer. To jest po prostu bez sensu, ale wydaje mi się, że to nawet się przelewa częściowo na wolne oprogramowanie, bo kiedy niektórzy ludzie, mam wrażenie, że szukają tylko i wyłącznie alternatyw do prawnie zastrzeżonego oprogramowania. To wydaje mi się słabym podejściem w ogóle do wolności w oprogramowaniu, bo w pierwszej kolejności nie powinieneś się zastanawiać, czy to jest wolny program, tylko powinieneś się zastanawiać nad czym innym. Czy w ogóle tego programu potrzebuję? Czy on jest faktycznie konieczny do mojego funkcjonowania? Czy może jestem w stanie lepiej funkcjonować nawet bez tego całego rozproszenia, bez komplikacji, bez czasu, który wciąga ten program z mojego życia, niezależnie nawet czy on jest wolny, czy prawnie zastrzeżony, nie? To powinna być kwestia drugorzędna, a w pierwszej kolejności lepiej się zastanowić, czy ja w ogóle tego potrzebuję, nie? Takie pytanie mi się zaczęło pojawiać właśnie, ojej, wyciurę wdepłem, kiedy zainstalowałem pierwszy raz tak od zera Linuxa, co nie? Dlatego powiedziałem, że Linux zmienia zupełnie twój punkt widzenia, bo ja nie mówię o takiej dystrybucji, którą instalujesz i od razu jest gotowa. Ja sobie zainstalowałem pierwszy raz RTX-a w wersji Base. I wersja Base z reguły to oznacza, że to jest czysty system operacyjny. Jakby jak go zainstalujesz, to masz tylko i wyłącznie terminal na cały ekran, tak? Znaczy masz tylko i wyłącznie wpisywać komendy. Jeżeli chcesz, żeby wyświetlały się tam okienka, albo żeby wyświetlało się tam cokolwiek, nie wiem, jeżeli chcesz, żeby się w ogóle z internetem połączyć, tak? To musisz wszystko sobie sam skonfigurować, musisz wszystko sobie sam zbudować. W zasadzie konstruujesz swoją sferę operowania na tym komputerze, co nie? Więc to w znacznej mierze mnie nauczyło tego, żeby wycinać w znacznej mierze programy, których zupełnie nie potrzebuję, których w ogóle nie używam. Czytałem takie badanie kiedyś, że praktycznie wszyscy użytkownicy systemów operacyjnych nie korzystają chyba tam z 90 ileś procent możliwości, jakie te systemy dają. I wniosek z tego był taki, że ale użytkownicy są tam niedoedukowani i coś tam. Nie, ja myślę, że jest odwrotnie. Ja myślę, że te funkcje są po prostu niepotrzebne. Dzisiejsza technologia ma tyle niepotrzebnych jakichś gadżetów, jakichś takich rzeczy, które nie spełniają żadnej praktycznej funkcji,
że użytkownicy po prostu z nich jako wystają, albo nudzą im się po paru latach, czy coś w tym stylu, więc to tak naprawdę tyle. Wydaje mi się, że powinno się zadawać w pierwszej kolejności pytanie, czy ja tego potrzebuję, i dopiero potem można się martwić tym, czy ten program jest wolny, czy są jakieś wolne programy, które wykonują tą funkcję, której już potrzebuję. I używajmy generalnie swoich urządzeń długo. Nie konkurujmy w hierarchii tego, kto jest w stanie więcej zjeść, tylko kto jest w stanie najlepiej wykorzystać dostępne mu zasoby. Przynajmniej ja w ten sposób myślę. Dobra, no to w zasadzie wszystko. Siema.